nigdy nie zapomnę, co dla mnie zrobiłeś i co nas łączyło. Powrót do rzeczywistości! Hej, witam was serdecznie, tutaj Hanta. Kolejny odcinek z Wiedźmina. Powracamy do rzeczywistości, jak mówiłem. O poprzedni odcinek to był cudowny sen, ale ten sen się skończył, także niestety żegnaj, Triss. Ja też cię będę wspominał. Zawsze z uśmiechem. Pani Marigold! Idę! Trzymaj się. I ucałuj ode mnie Ciri, jak już ją znajdziesz. Widać było, żeś się zawiodła na nas. Jemu też jest smutno. Mi też jest smutno, ale cóż. No, Dijkstra się przynajmniej nawet nie odezwał. Baran jesteś. Dzięki. Słucham. Baran, cymbał, tłuk. Nawet nie spróbowałeś jej zatrzymać. Jest inna. Widać, miałem swoje powody. Tak, jesteś baran, cymbał, tłuk. No ale nawet cymbał może się przysłużyć światu. Jeśli ktoś światły, powie mu jak. A ty jesteś tym światłem, tak? Okej, okay. To jest ta rozmowa, co ostatnio. Co ty znowu knujesz? Jak myślisz, ilu razem uratowaliśmy... Ale przypomnijmy sobie ten dialog z poprzedniego odcinka. Nie wiem, nie liczyłem. Może ze 30. A ilu ich zostało na całej północy? Ilu zostało alchemików, zielarzy, guślarzy? 2000? 3? A co? Robisz spis powszechny? Nie, martwię się. W Nowigradzie byliśmy my. Ale kto uratuje czarodziejów z Rinde? Banard, Artkarej, Gulety? Wiesz przecież, że Radowid nie spocznie, póki ich wszystkich nie pozabija. Wszystkich. Łącznie z Yennefer i Triss. Wzruszająca mowa. A teraz do rzeczy. Po co mi to opowiadasz? Bo chcę, żebyś mi pomógł zabić Radowida. Nie zabijam królów. Wbrew temu, co głoszą plotki. Wiem. Proszę tylko o pomoc w zorganizowaniu zamachu. Cios zada kto inny. Dijkstra. Nie wiem, może nikt ci jeszcze nie powiedział, ale Wiedźmini są neutralni, więc... Gówno prawda. To wygodna wymówka, za którą się chowacie, kiedy robi się gorąco. A teraz zrobiło się bardzo, bardzo gorąco. Stosy płoną dosłownie w każdym mieście. Dla czarodziejów, w tym także dla twoich przyjaciółek, dla wszystkich nieludzi. Pewnie wkrótce też dla Wiedźminów. Jesteś pewien, że chcesz takiej północy? Nic nie mówisz. Rozumiem. Zabić króla to w końcu nie kontrakt na Nekera. Przemyśl dobrze, co powiedziałem. A jeśli uznasz, że zamiast płynąć jak gówno z nurtem historii, jednak chcesz zmienić jej bieg, to przyjdź do Pasiflory na poddasze. Będę tam czekał, razem z kompanią. Zastanowię się. Bywaj, Geralt. Okej, no i jesteśmy. Okej, zgadzamy to się ten spisek. Dobra, mamy zadanie. Oczywiście nie będziemy go teraz robić. To była tylko odskocznia właśnie po to, żeby wyjaśnić sprawę dziewcząt. Tak jak mówię, była to odskocznia zupełnie od wysp Skellige, poprzedni odcinek, a teraz wracamy, oczywiście nie będziemy z nimi walczyć. Wracamy w tym momencie do... Nie właśnie mu pod miej! Boże święty, muszę sobie znaleźć jakiś punkt dostępowy. Rynek. Tak? Rynek najbliżej? Tak. Dobra, to lecimy na rynek. Żeby wrócić właśnie na wyspy. Co znowu? Co ty chcesz? O co chodzi? Mamy, panie Wiedźmin, problem. Szukamy rannego kolegi, no i znaleźć go nie możemy. Jednak się chyba wykrwawi. Wy zrobicie różne monstra, to może i do niego nas doprowadzicie. Dobrze zapłacimy. Przykro mi, nie mam czasu.
No, jak chcecie. Łatwy pieniądz wam koło nosa przeszedł. Dobra, i co? Kuźwa, namęczę się. Szkoda mi czasu, szczerze mówiąc, na jakieś pierdoły. I tak wiem, że oni mnie zaatakują po prostu gdzieś tam, jak dojdziemy. A oni tak naprawdę nikogo nie szukają. No bo co mogą bandyci chcieć ode mnie, nie? Więc lecimy na rynek. Lecimy na rynek i wracamy do Yennefer i rozstrzygniemy sprawę z Yennefer w tym momencie. Z tego względu, że ona może nam po prostu czasowo przepaść. Czego oczywiście nie chcemy. Więc wyjdziemy sobie stąd, wrócimy sobie na Skellige. I pójdziemy sobie, tylko fajnie by było, jakbym wiedział jeszcze gdzie to... A pamiętam, gdzie to było. Właśnie, ona gdzieś tu jest obok Larvik. Jaskier! No i dobra, jesteśmy. Teraz oczywiście tylko weźmiemy sobie tak zadania mapa, ekwipunek, zadania wybierzemy. Zadanie poboczne pod tytułem... Boże, wszystkie jest teraz takie łatwe. Pod tytułem... Gdzież to jest? Ostatnie życzenie. Gdzie to jest? Jest! Boże, już się wystraszyłem. Okej, lecę moja ukochana Yennefer. Zaraz tu będę u ciebie. Wilma, I'm home. Co oni tam, kurwa? Nie chcemy cię tu, wiedźmo. Co tu się odpierdala? Coś ty zrobił? Pedale. Co to było? Urok, jaki na mnie rzuciła. Jeden czas trafiło zjednywać sobie ludzi. Sprowokowali mnie. Tak, widziałem. Miałeś do mnie jakąś sprawę. W cesarskiej bibliotece znalazłam księgę Amosa Faripsisa, specjalisty od dżinów. Któregoś dnia wypłynął na Skellige i słuch po nim zaginął. Serio? To jest kolejne zadanie? Wcześniej popytałam tu trochę o niego. Niektórzy ciągle go pamiętają. To jest kolejny, kurde, ten? Dlaczego się nim interesuje? No bo dżin! Dżiny bywają niebezpieczne i zawsze są złośliwe. Pamiętam, ale gra jest warta świeczki. Jeśli go okiełznam, zdobędę potężną moc, a ta w którymś momencie może nam się przydać. I zrobimy sobie dziecko, tak? Wiesz, gdzie ich szukać? Czarodzieja i dżina? Ludzie mówią, że ostatni raz widzieli statek Amosa u wybrzeży Hindersfjall, a potem rozpętała się burza stulecia. No to już raczej ich nie znajdziemy. Czarodziej jest karmą dla ryb, a dżin uciekł. Niekoniecznie, a nawet jeśli to prawda, muszę się przekonać na własne oczy. Pomożesz mi? Jasne. Nie zaoferuję ci nagrody w złocie, ale możesz liczyć na moją wdzięczność. Skoro tak stawiasz sprawę, dobrze, pomogę ci. Dzięki. Na przystani czeka łódź. Chodźmy. Ale powiem wam szczerze, że nawet nie, patrząc na sam wygląd, to pomiędzy Triss a Yennefer, to ja naprawdę osobiście bym wybrał Triss. Nie tylko chodzi o to, jaka jest. Nie wiedziałam. Musiałam zaryzykować. Co tam ktoś bekał mi po lewej? Co to miało być niby? Prowadź. Choć raz mógłbyś przejąć inicjatywę. A pozwoliłabyś mi? Zależy w czym. Proszę cię bardzo, patrz jakie przewroty napierdalam. Siema, dajcie mi statek. Ty, jesteś mi coś dłużny. Nie ty. Ty, dawaj mi statek, gnoju. Ale się wczoraj zrobiliśmy. Aha, pewnie wsiądziemy w łódkę. A, oczywiście. Statek z dżinem zatonął gdzieś w tej okolicy. Niezbyt konkretny trop. No. Rzucę zaklęcie na naszą łódkę. Dzięki temu będziemy wiedzieć, czy na dnie są jakieś wraki. No to do dzieła. Magiczna łódka. Pozwolisz, że ja będę sterować? A czy mógłbym odłowić? Nie. A to jak uważasz? No wsiadłem, jestem. Jak mam wsiąść bardziej?
Nie rozumiem. A, możemy jeszcze chwycić z nią razem za ster, tak? Wsiadasz czy nie? No, wsiadłem, jestem tu, no przecież co mam zrobić? Wsiądź na łódź. Spoko. Może zejdę z łódź, znaczy popływam sobie, wejdę teraz na łódź. Geralt, ile mam tu sterczyć? Płyniemy? Teraz stoję w powietrzu. Nie wiem jak, co mam zrobić. Nie wiem, co mam zrobić, jak mam tu wejść. Daję tutaj, ale nie mogę chwycić za ster, ona mi nie pozwala po prostu. Jak mam wsiąść na tą cholerną łódź? Przecież jestem, no. Nie, naprawdę nie rozumiem. Ale tam się coś pojawiło wcześniej. Tylko nie wiem co. Geralt, ile mam tu sterczyć? Płyniemy? No, byśmy płynęli, gdyby się kurwa dało wsiąść. Jestem. Co mam? Jak mam ci bardziej udowodnić, że tu jestem? No. Jak? Co mam zrobić? Nie mogę chwycić za ster. Klikam, ale nic się nie dzieje. Wsiadasz czy nie? Nie mogę zaatakować tej pod. No, szkoda. O Jezu, coś się spieprzyło chyba, wiecie? To spróbuję wczytać jakiś moment. Demet! O kurwa, chyba znalazłem. Trzeba było usiąść na dziobie. Co za bullshit jakiś. Myślałem, że... No, czemu nie możemy usiąść obok niej? Za... Nie wiem, czy z tym dziwnym to był pomysł. Z jednym już sobie kiedyś poradziliśmy, pamiętasz? Tak, mało nie zginęliśmy. Pamiętam, Jaskier mało co nie stracił głosu. Całe szczęście uratował go twój egzorcyzm. Ja, skąd miałem wiedzieć, że to znaczy odejdź stąd i wychędasz się sam? Trzeba się było uczyć języków obcych. Do końca życia będziesz mi to wypominać? O to akurat już sam zadbałeś. Takie było twoje ostatnie życzenie. Prosiłem, żebyśmy zawsze byli razem, a nie żebyś wytykała mi potknięcie. Uważaj, czego sobie życzysz. A jak już to dostaniesz, przyjmij z dobrodziejstwem inwentarza. Tak. A jeśli chodzi o potknięcia, nie widzę powodu, żeby się nie śmieć, póki są zabawne. Zaraz mnie szlak trafi z tymi dźwiękami tej zjebanej łódki. Jesus! Gdy obniżyć jeszcze dźwięk, bo kurwa mać. Jen, dojebałaś. W ogóle nie słyszę, co oni mówią, to dum, dum, dum. Cały czas ta łódka tak robi. Myślałem, że to wieloryb, to skała, dobra, nieważne. W ogóle tyłem płynę. Coś tu jest rąbany. Tu jest za głęboko, nie dasz rady zanurkować. Nie doceniasz mnie. Wręcz przeciwnie, dlatego poprosiłem cię o pomoc. Rzucę na ciebie zaklęcie. Na jakiś czas spowolni ci akcję serca i będziesz mógł dłużej wytrzymać pod wodą. Esat Eich, Krydery Town! Gotowe, uważaj na siebie. Dobrze, płyniemy tak bardzo wolno. Jak tam komfort? Ciepła woda? Sorry, jestem pod wodą, nie słyszę cię. Dobra, dawaj, pływaj tam. No już jakieś utopce. Co to są za jakieś bąbelki, przepraszam bardzo. No jasne, jeszcze czego, że nie zabijam ich na jednego strzała. Co za shit. Gdzie tam szczylosz? No tutaj szczyl w niego. Zajęło. Nie, naprawdę, to sterowanie tej automatycznej kuszy jest stupcone. Ja nie mam ani ochoty, ani czasu na to, żeby próbować celować. Jak idzie? Jen, wiesz, że nie lubię, jak mi czytasz w myślach. Nie czytam ci w myślach, tylko używam telepatii. Poza tym masz coś do ukrycia? Nie powiedziałbym ci, gdybym miał. Widzisz coś ciekawego? Szczątki statku i jakąś jaskinię. Sprawdzę ją. Tu jest jakiś trup jeden. Połamane maszty, kawałki burt i całe mnóstwo utopców. Pewnie przyciągnęły ich ciała załogi tego okrętu, a potem zrobiły tu leże. Jest też galion klanu Drummond. To nie ten okręt. Wracaj na górę. Nie? No to szkoda. Ale zawsze mogę wypić mleko pod wodą. No i pozbierać jakieś pierdoły ze skrzynek. Jakiś schemat w ogóle znalazłem. Też dobrze.
Ale tu jest tylko liście jakieś szakłaku. A szakłak czasem, myślałem, że to on na powierzchni rośnie. Ale nieważne. Wracajmy zatem. Tak, właśnie coś przeczuwałem, że to nie będzie takie proste, żebyśmy za pierwszym razem, kurde, trafili. Niestety nie, płyniemy dalej. No ale tak, nie mamy paska w ogóle na... paska z powietrzem w ogóle, nie? Czyli właściwie tak jakbyśmy oddychali normalnie. Dokąd teraz? Tam, gdzie zaprowadzi nas ślad. Ależ po prostu buczy ta łódka, strasznie mi się to nie podoba. Czekajcie, ja sobie alchemię za ten czas po prostu odblecę. I zobaczę, czy coś mogę przy okazji wytworzyć nowego, ciekawego. No niestety ni chuj. No trudno. To płyniemy dalej. Co zrobisz, jak już znajdziemy Gina? Poprosisz go o piękny dom, potem pałac, a na końcu zechcesz zostać królową? Dalej mówimy o Ginie, czy już o złotej rybce? Bez różnicy. Ważne, że spełnia życzenia. Jakie jest twoje? Dobrze wiesz. W swoim czasie. Tylko to właśnie nie, chyba nie działa w ten sposób, ale ona, znaczy ona go chciała w jakiś sposób wy... Nie, ona chciała... Bo ogólnie Jen chciała dziecka, tak? Chciała mieć dziecko i... Tu coś jest. Kolejny wrak. Tak, zobaczę, tak, zobaczę. Czy nasz dżin się tam nie chowa. Ona chciała mieć dziecko, ale nie może, bo jest wysterylizowana, tak? Poprzez właśnie... No tak samo jak Geralt został w sumie wysterylizowany. Jak zostawał Wiedźminem, tak samo i ona. Natomiast... to nie chodziło o to, żeby Ginowi... Ten brak leży tu już jakiś czas. Drewno zbutwiało. Rozejrzyj się, tylko uważnie. Szukaj czegoś, co wskazuje, że to statek czarodzieja. Kurde, przestań jest się kręcić. Jest z łupami, bardzo stara. Musiała się zsunąć. Piękna robota. Co tam masz? Ruch wojenny z symbolami rodowymi klanu Heimei. To też pewnie nie jest to. Ja już bym powiedział, że to nie jest to, ale no... Niech będzie. No w każdym razie... ona chciała właśnie ten... dziecka, ale to nie było na zasadzie, że ona sobie, wiecie, złapie Gina i powie: o, Ginie, Ginie, ja chcę móc rodzić dzieci. Gin powie: dobrze, rodź se dzieci, możesz rodzić dzieci. Tylko chodziło o to, że ona tego Gina... tak przynajmniej się mi wydawało, że ona komuś tego Gina da i ten ktoś w zamian za tego, znaczy chyba użyje tego Gina, żeby móc ją Mam coś. Uleczyć. Puklerz z symbolami klanowymi Heimei. To ród Donara. Kiedy ten puklerz tu osiadł, Donar był malcem w pieluchach. Ten drakar należał do klanu Dimun. Jen, żadna z tych łodzi raczej nie należała do czarodzieja. No, to się nazywa łup wojenny. Masz Gina? Nie, ale mam coś, co dla mnie może być równie cenne jak dla ciebie Gin. Wino est est? No dobra, to wypadamy na górę z powrotem. Tak, tak mi się wydaje z tego, co gdzieś tam było, że ona miała właśnie tego Gina wymienić. Znaczy wymienić, czy chodziło o to, że ona ma dostarczyć tego Gina, żeby jakiś tam inny czarodziej mógł właśnie z tego Gina, za pomocą tego Gina coś tam zrobić, żeby ona faktycznie mogła mieć dzieci. Jakoś tak to miało wyglądać, ale do końca nie pamiętam w tym momencie. Oj, płyniemy dalej. Byłoby jeszcze sprawniej, gdybyś mi pomogła, tam na dole. Zdecydowanie wolę obserwować sprawy z góry. Tak jak wtedy, gdy szukaliśmy smoka i lawina strąciła nas ze ścieżki. Trzymałem się zerwanego mostu, a ty uwiesiłaś mi się na pasie i podziwiałaś widoki. W dole była piękna przepaść, szumiały drzewa, leniwie płynął strumień. Pamiętam, choć bardziej podobał mi się widok, który miałam tuż przed oczami. Haha. Nie pamiętam, żeby w książce tak o tym mówiła. Ale niech będzie. Dupa tam, dopowiedziała se teraz dopiero. Ale taka sytuacja oczywiście miała miejsce. To jest... jak się opowieść nazywała? Nie pamiętam już. No ta ze smokiem, z ojcem Saski. I coś chyba jest na dnie, sprawdzę to. Okej. Okay. Jak to mówią, three times charm, czy coś takiego, czyli do trzech razy sztuka. Mam nadzieję, że to będzie już tutaj. Jezu, łódko, przestań buczeć, bo mnie szlak trafi. To jest naprawdę wkurzające.
Fajnie robi fikułki, kurwa, pod wodą, ale to nie o to chodzi. Widzisz coś? Nawet więcej niż coś. Wielki krater, jakby walnął tu meteoryt. No. Muszę to zobaczyć. Jednak wskakujesz? Nie, rzucę na ciebie zaklęcie. Będę widzieć twoimi oczami. Rozluźnij się. Świetnie. Eis fajte Weiden en Eichte Ilweit! Się nam widzenie zmieniło. Strasznie, to za krótki nie był jest. Meteoryt. Za krótki. Tylko co? Jest. Efekt teleportacji. Potężna moc wycięła dno morskie, skały i wszystko, co było w zasięgu sfery teleportacyjnej. Dobrze. Dziękuję. Nie cierpię portali. Chyba mamy trop. Szukaj czegoś, w czym mogli zamknąć Gina. No, a... Dobrze, ale zostaw już w spokoju moje oczy. Za mało tu miejsca dla nas dwojga. Eis fajte Weiden en Eichte Ilweit! Okej. Ty, ale właśnie, żeby... O Jezu, syreny. Ale to na strzała zejdą. Ale właśnie, żeby... Nie ma tu Gina, ale jest coś, co powinno ci się spodobać. Co takiego? Połowa pieczęci. Nada się. Wracaj na górę. Nie no, chwila. Już czy nie? Tu jest więcej rzeczów. Ja muszę je zwiedzić. Dobra, kamienie runiczne, dobra. Jakieś tam skóry. Ale jest akurat gówno. Ale coś tu widziałem wcześniej czerwonego. To było czerwone. Nie, no to nie wiem. Ale tu jest coś czerwonego, jakaś beczka. Coś przecięło ten kosz równiutko na pół. Srebra, sztuczce wysadzane perłami. Ten statek należał do kogoś majątnego. Amos do biedaków nie należał. To może być jego łódź. Ogólnie mam ją zaznaczoną na czerwono, ale nie mogę jej zbadać. Trochę dupa, ale i tak kazała w sumie wracać na łódkę. O czymś to mówiłem. I zapomniałem, że krótki jest odległość renderowania i w sumie tak, jak się patrzy tak na boki, to widać, jak się to zmienia w sumie do dupy trochę, ale nieważne. Dobra, wynurzam się. O czymś mówiłem, ale już nie pamiętam. A nie, skończyłem wątek z tym ojcem tego. Ojcem Saski, tak, Sesentesis. On się tam, Jezu, nie pamiętam, jak on się nazywa, bo to kolejne porąbane imię. Sesentesis się nauczyłem, ale jego, o Jezu, nie pamiętam. Po prostu raz się pojawiło w sumie w książce. Czy nie, czy oni później tam do niego już mówili, ale to był właśnie on. Trzy kawki się nazywał rycerz, za którego się podawał. No nieważne. Jest tylko połowa. Możesz coś z tym zrobić? Mogę zlokalizować drugą część, z dokładnością do kilkunastu metrów. A tam, gdzie jest druga część, powinien być też Jean. Właśnie. Gotowy? Przenoszę nas na trzy. Nie, tylko nie portal. Nie marudź. Raz, dwa... A, wiem, co miałem powiedzieć, że on przecież musiał użyć portalu właśnie w ostatnim życzeniu w tej opowieści. Żeby właśnie mu ratować, musiał przejść przez portal. Z dwa, z trzy razy chyba. Mhm. Miało być na trzy. No przecież było. Zobacz, trzeba się tu rozejrzeć. Nie tak szybko. Najpierw mi wyjaśnisz, o co tu naprawdę chodzi. Po co ci ten Jean? Przecież wiesz, że dla czarodzieja moc Jeana jest bezcenna. Mów albo sobie pójdę do czegoś tam mocno, ale dajmy to. Wiem, nie chcę się dowiedzieć, do czego ty chcesz jej użyć. Nie zadałabyś sobie tyle trudu, gdyby nie chodziło o coś ważnego. Fakt, to jest ważne. Nawet bardzo. Ile to już trwa, Geralt? To między nami. 15, 20 lat? No sporo na pewno, bo Ciri już jest dorosła. Na przemian rozchodzimy się i wracamy, bo coś nas do siebie ciągnie. A ja nadal nie mam pewności, czy to prawdziwe uczucie, czy tylko igraszka Gina. A więc o to ci chodzi. O moje ostatnie życzenie. Poprosiłeś Gina, żebyśmy zawsze byli razem. A ja chcę go poprosić, żeby anulował tamto życzenie. Czemu chcesz to zrobić? Żeby się przekonać, jak będzie bez niego. Czy będziemy dalej dla siebie ważni, czy staniemy się dwojgiem obcych ludzi. A co jeśli ja nie chcę? A co jeśli ja nie chcę wiedzieć? Teraz już nie masz wyboru. Chodź, przeszukajmy statek.
No, faktycznie, statek tu jest. Gdzieś na jakiejś górze, kurwa, leży. No dobrze. Ładnie go wyrąbało. Jaki mamy czas? 25 czy 35? Nie widzę nawet. Boże święty, to jest takie małe. Niezły ekscentryk z tego Amosa. Zażyczył 25, sobie, żeby Jean przeniósł połowę statku na szczyt góry? Niekoniecznie. Jeany są złośliwe z natury. Ten mógł po prostu spełnić życzenie w przekorny sposób. Aha. W nie życz sobie, żebym zniknął z twojego życia, dobra? Jeszcze nie zdecydowałam, jak to ujmę. Powinniśmy przeszukać ten statek. Nie martw się, mała. Przeszukam statek jak najbardziej. W każdym, kurde, calu. Wszystko mogę sprzedać. Wszystko im opchnę. No tu coś mamy, ale najpierw pozbieram te. Nie ma tu nic ciekawego. Flakon, jakieś nożyce. Nic tu więcej nie znajdę. No to nie. Znaczy krew w ogóle tak by the way jest. I tam coś pod pokładem. Trzeba zejść na dół. Powinniśmy przeszukać ten statek. Tak, ale nie wiem jak zejść na dół. A, tu jest zejście, no dobra. Ho, 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 no tak. Interesujące. Tutaj będą towary. Jest jakaś lampa. Może tam jest Jean, ale ja najpierw pozbieram wszystko, co tu jest, bo... Tajemnica tajemnic, Agnes z Glanville. Gnomik wyr chyba podniosłem, ale to niekoniecznie będzie mocarstwa mocne. Żywiołów Gian Battista. Ulepszony olej przeciw reliktom, bardzo mi miło. Kolejne rzeczy, to jakieś cholewki są. Buty. Wygląda na to, że zderzenie z górą było tak silne, że kogoś z nich wyrzuciło. Serio? I go podciągnął? Czarodziej pewnie tu sypiał. Krew. Albo ktoś był wleczony po ziemi, albo zostawił ten ślad, kiedy pokład gwałtownie się przechylił. No, i tu możemy interakcję z tą skrzynią zrobić, ale... To ciekawe. Ale jakoś mi teraz nie idzie ta interakcja. Przed chwilą był... O, 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 czekajcie. Okay. Jen, chyba powinnaś to zobaczyć. Co tam masz? Trupa. To Amos. Na rycinie w książce wyglądał bardzo podobnie, tylko głowę miał. Myślisz, że Jean go tak urządził? Nie, nie zaatakowałby swojego pana. Wygląda mi to raczej na nieszczęśliwy wypadek. Gdy rozpętał się sztorm, Amos pewnie wypowiedział życzenie w stylu: zabierz nas stąd, chodźmy na szczyt góry. I Jean spełnił je dosłownie. Potem no tak. Zaliczyli twarde lądowanie, Amosa wyrwało z butów i cisnęło nim o ścianę, a półka z książkami zrobiła resztę. Zawsze wiedziałem, że nadmiar wiedzy zabija. Jeśli zginął podczas teleportacji, może dalej ma przy sobie pieczęć. Et voilà. Brawo, chodź na główny pokład, mam pomysł. Na chwileczkę spokojnie, ja tu jeszcze przeszukuję. Aha, bo ten statek jest przekrzywiony, się tak zastanawiam. Niczego więcej się tu nie dowiem. Zastanawiam, co ten kuźwa Geralt tak stoi krzywo. Nie ma tu nic ciekawego. Niczego więcej się tu nie dowiem. Zimno dobrze zakonserwowało zwłoki. Zginął od obrażeń głowy, półka rozbiła mu czaszkę. Lądowanie na szczycie góry musiało być naprawdę twarde. To ciekawe. No to wygląda jak taka butelka z ginem, nie? Tak, tak byśmy sobie przynajmniej wyobrażali. No ale dobra, idźmy do Jen. Skoczymy. Na chuj nam schody, nie? Odsuń się trochę. Co chcesz zrobić? Wywołać i schwytać Gina. Pewnie mu się to nie spodoba. Osłaniaj mnie. To mam go zabić, czy co? Hem, Jean! W Riefkeistem Giar! Case et Disgler! Gwerit Mekasel! Czekajcie, bo teraz mi przyszło do głowy. Ja nie wiem, czy Jean i żywiołak to samo. Chyba tak. W tym świecie chyba tak, ale nie jestem pewien. A jak tak, a jak nie, to mogę coś mylić. Zakładam, że masz jakiś plan. Musisz go osłabić, a ja ściągnę go do kuli. Może się zamienimy. Czekajcie, zobaczmy w bestiariuszu, czy coś mamy na ten temat. To są istoty magiczne, tak? Dobra. Na niego działa bomba i olej przeciw istotom magicznym. No więc weźmiemy sobie olej.
A w takim razie, przeciwko magiczniakom, jak on będzie wyglądał? Zwierzęta, insektoidy, upiory. O, jest i magiczne. Zajebiście. Niestety żadne znaki nie są wymienione, więc po prostu wezmę standardowo Quen i spróbuję Arb. Okej, widzę, że takie odepchnięcie mało się dobrze zrobiło. Oh shit. Nie robię zbyt dużo, tylko że ja mu niespecjalnie mogę do niego dojść w ogóle, żeby mu coś zrobić. Nie ma czegoś takiego, że wiecie, on mnie zaraz zaatakuje, więc zrobię unik. No po prostu będziemy mu coś dawać. Muszę ten Quen używać cały czas. Ewentualnie moglibyśmy... Ała. Ewentualnie moglibyśmy na przykład walnąć sobie Irden w pobliżu niego, tylko w tej zaawansowanej wersji. Żeby jego napierdzielało, nie? Da się go tu walnąć, tylko nie mówię, no. Zjemy kanapkę. Ten dżin powinien zjeść tego, Snickersa. Zjadłby Snickersa i był taki duszek Kasper przyszedł. To by było coś. No, widać te ładunki, o których mówiłem. Jest teraz 50-20, już które zmarnowałem. Boże święty, nic nie widzę w ogóle. Tyle wali światłem, że nic nie widać, więc zjem sobie pieczonego kanapkę z pieczonym kurczakiem. Może przestać strzelać już, byłbym wdzięczny. Spróbujmy go potraktować igni. Będzie w sumie śmieszne, ale jest takim jakby żywiołkiem lodu czy coś, więc... Nie, wkurwił się tylko, nic więcej. Art wydaje mi się, że coś tam na niego mógł podziałać. No i w tej kwestii, żeby przestał napierdzielać piorunami, ale... O, szlak! Jeszcze chwilę i spadnę z tego okrętu. Albo on mnie zabije. Kurczę, ten jeden tak naprawdę nie działał źle. No, jasne, no. Mam wrażenie, że jaskółka wcale nie zaczęła działać. Nie zaczęła, bo jej nie włączyłem. Dobra, nic nie widzę w ogóle. Byłem w dżinie chyba. Wszedł we mnie, albo ja w niego. Bardzo złe. No come on, daj się walnąć. Jeszcze raz. Czy jeszcze kilka razy. Kurde, on się przenosi, jak ja go próbuję walnąć. Nic nie mogę zrobić. Spróbujmy... Inaczej, spróbujmy Irden faktycznie walnąć na ziemię. Może być to mocniejsze, jakby się uda wrócić, a jak nie, to może i być też słabsze. Byle tylko walnąć, cokolwiek. No. Co prawda to upiór to nie jest, ale udało się o dziwo. Nawet twarz widać w tym słońcu. W tej kuli raczej. Mam cię! Buzie widzę, nie? Twój pan umarł, zanim wypowiedział ostatnie życzenie, więc się nie schwytam. Możemy się tak szarpać w nieskończoność, albo mogę cię wypuścić, jeśli coś dla mnie zrobisz. Widzisz zaklęcie, które na nas ciąży? Tylko dżin może ściągnąć zaklęcie innego dżina. Ściągnij to z nas, a będziesz wolny. I umarł, czy co? Znaczy, tak myślałem, że kula się rozbiła, on tak poleci do nieba, nie? Że tak jeb i go nie ma. No ale dobra, niech będzie. Burza ucichła. Tak, już po wszystkim. Może usiądziemy? Wydajesz się lekko oszołomiona. Nie jestem, ale usiąść możemy. Teraz będzie rozmowa. Zabieramy wprawy. Ostatnio, kiedy ujarzmialiśmy Gina, oberwała połowa Rindę. Tak, dobranoc nas para.
Aha! Dzięki, że tu ze mną przyszedłeś. Samej byłoby mi ciężko. Cóż, nigdy nie potrafiłem ci odmówić. Mhm, ale może teraz się to zmieni. A czujesz coś? Coś się zmieniło? Spodziewałam się, w sumie sama nie wiem czego. Przynajmniej zawrotów głowy. Myślałam, że staniesz się dla mnie obcym człowiekiem. Że spojrzę na ciebie i nie będę nic czuć. Ale wcale tak nie jest. Nic się nie zmieniło. Przykro mi, nie chcę z tobą być. Zostanę samotnikiem. Nie, przepraszam, jest Shani w dodatku. Może Jean jednak nas oszukał. Czemu? Bo ja też nie czuję, żeby coś się zmieniło. Kocham cię, Jen. A ja ciebie. Jej! And I no, super. Czyli co? Jak wybierzemy Triss, to będziemy się kochać w objęciach płomieni? Co to miało być? Coś, żeby nie było za słodko. A dziwne. Co, ugryzwają? Robiliśmy to już tyle razy, a poczułem się, jakby to był pierwszy pocałunek. W pewnym sensie był. Poza tym, kiedy powiesz kocham, pocałunek smakuje inaczej. No, a tutaj będą na zamarzniętym statku, tak? No, też może być. No, łóżko tam było. Może przetestujemy też inne rzeczy? Amos miał tam całkiem przytulną kajutę. Geralt, nie przeciągaj struny. Będziemy mieć jeszcze mnóstwo czasu na zwiedzanie przytulnych kajut. Ale myślę, że świat się nie zawali, jeśli tu chwilę posiedzimy. Dobrze. A. Ale tu pięknie. Skaligijskie duchy nam sprzyjają. Ale smutne jest to, że jak chcemy zostać z Triss, to nie możemy kochać się... Przepraszam, jak chcemy kochać się... jak chcemy zostać z Yennefer, to nie możemy zobaczyć seks sceny z Triss. Natomiast jak chcemy zostać z Triss, to z Yennefer no spokojnie możemy, no bo już załatwialiśmy to tam przy jednorożcu w Kertrolde, nie? No więc trochę niesprawiedliwe. Ale ciekawi mnie bardzo Shani w dodatku, ponieważ... Następnym razem idziemy konno. Stamtąd nie dałoby się zjechać konno. Co teraz? Cóż, ja jadę do zimy. Aha, no tak. A ja po umę. Jen, to co się stało? Było bardzo przyjemne. Więc nie psujmy tego roztrząsaniem szczegółów. Ja jadę po umę do barona i potem prosto do Kermoren. Dołączę do was najszybciej, jak będę mogła. Do zobaczenia. Uważaj na siebie. Dobra. W sumie nie pogadaliśmy. Okej, super. Głównym teraz questem jest to, żeby pogadać z sierżantem i otrzymać umę. Fajnie, że tylko dwa expa dostaliśmy, mniejsza z tym. Słuchajcie, patrząc jeszcze tutaj na moje notatki, to tak, na Undvik zostały nam dwa questy, na Faroe mamy questa z Lambertem i jego bym chciał w sumie w pierwszej kolejności chyba zrobić. Na Spikerock mamy jednego questa i mamy tutaj 3-4 questy na Artskellig, a to już wcześniej wam wspominałem. Pokażę wam teraz mapę na koniec. Tutaj pytajniki są, ale tutaj na dole właśnie porobiłem trochę tych pytajników. Tutaj byłem, też był skarb jakiś tu, porobiłem sobie pytajniczki tutaj. No kilka ich zrobiłem, nie? Tu gdzieś jeden zrobiłem, tu w ogóle, kurwa, tu jest, słuchajcie, tu były dwa pytajniki tak naprawdę, bo tu jest, znaczy jest ukryty skarb i jest miejsce mocy, ten drugi zapytajnik, natomiast tu jest cholera jasna cyklop, tylko że ten cyklop jest tak cholernie silny, że nie mogłem sobie z nim poradzić, więc po prostu zostawimy go jakoś na koniec. No i mówię, teraz po prostu pozwiedzam pytajniki i najbardziej jestem zadowolony właśnie z tych na morzu, które są w ten sposób. Co prawda...
wszystkie wyglądają tak samo, ale z drugiej strony są tam niesamowite luty. Sporo właśnie hajsu zarobiłem, to jak widzicie mam 9500 plus mam już naprawdę sporo jakichś tam już mam zebranych. Odwar z katakana, okej. Mam już sporo zebranych. To się przyda? Sporo zebranych. Nie wysławię się. Właśnie schematów. O, właśnie schematów mam nazbieranych. Zobaczcie, że sobie tutaj. Dobra, tu już nic nie ma. Schematy głównie mam. Schematy głównie do właśnie do kamieni runicznych i do glifów. Żeby właśnie móc je wkładać w te miecze. Nic nie zmieniałem w ekwipunku. Naprawdę nic nie zmieniałem. Tutaj w skrzynce, ta skrzynka się przydała. Tu w skrzynce mam... To jest to miejsce? A czy skrzynki są i tak masowe. Tu w skrzynce już mam przygotowane, ale właśnie tak na razie zostawiałem, na razie nie ulepszałem. Tak jakby na przykład mamy tutaj Edan Deed, który tutaj... no jest, to jest srebrny miecz, jest plus 35 do obrażeń. Ma sporo fajnych dopaków. Tu jest na przykład taki, który jest plus 40, ale ma mniej tych dopaków. Znaczy ma mocniejsze dopaki, ale mniej i nie ma gniazd, nie? Na przykład tu są dwie zbroje, które na przykład tak, tu jest większy pancerz, większa żywotność, ale mniejsze odporności. Tu są znowu zwiększone odporności, mniejsza żywotność, mniejszy pancerz. No i takie ja. No i jakieś tu buty, jakieś rękawice też mam. To są oczywiście wszystko moje trofea, ja je sobie zostawiam, bo tak chcę. No więc tak, znaczy to chyba sprzedam, bo już zdecydowałem, że to sprzedam. Jedną z tych zbroi, bo ta wygląda beznadziejnie, więc też sprzedam. Nie wiem, może za chwilę porobię porobię jakieś sety wiedźmińskie. Jest to jakaś opcja, bo chyba jakieś gryfa zebrałem. Najpierw chcę pozbierać te wszystkie tutaj rzeczy, więc będę robił po prostu tak, że chwilę sobie zagram, pozbieram pytajniki, zrobię odcinek jeden, zrobimy questy, tak? Znowu chwilę sam pogram i zrobię pytajniki i tak na zmianę, żeby wyczyścić już totalnie wyspy. I będziemy mieli spokój. No i odnośnie jeszcze też wysp jest, problem jest taki, że niektórych rzeczy nie możemy stworzyć, bo po prostu wymagają rzemieślników, którzy są arcymistrzami, czy jakoś tak się to nazywa. A tutaj nie wydaje mi się, żeby taki był, bo chociaż... jeszcze nie sprawdziłem tego na Kertrolde, ale sprawdzałem tego w innym miejscu, no i cholera jasna, nie dało się. Właśnie, bo tu jest w Kertrolde jest, ale nie wiem jaki on ma poziom. Natomiast ja zazwyczaj chodzę do tego tutaj i no oni tam nie dadzą rady mi niektórych rzeczy zrobić, na przykład wyższych kamieni runicznych. Także no mówię, no trochę tutaj tego jest, ja sobie to poczyszczę równocześnie. No wiadomo, każdy jakiś tam, każda jakaś osada odblokowana to jest exp, każdy pytajnik, każda kontrabanda zrobiona to jest tak naprawdę czysty hajs. Więc no, sporo tego jest, porobię to, oczywiście, co będzie ciekawsze, to wam pokażę, no i tak jak mówię, te wszystkie misje. Także to jest na przyszłe odcinki, mówię, że ostrzegam od razu, że przyszłe odcinki to będą już właściwie, o jest Kormoren, przyszłe odcinki to właśnie będą dalej te wyspy, żeby je skończyć i wtedy możemy lecieć do Velen, no i zacząć czyścić pomału już tutaj te krainy, właśnie Velen, Nowigrad. Zaczniemy oczywiście od czyszczenia questów, później tak samo pytajniki, żeby dopiero jak wyczyścimy wszystko, jechać do Kermoren, już tak kurwa będziemy tak wyposażeni, że normalnie wszyscy będą, będzie trzech Geraltów i będą napierdalali wszyscy. No, super. Tyle w tym odcinku, dziękuję wam serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym bye. A, i na koniec jeden mały bonusik, może nie do końca miły, ale nie wiem, mi takie rzeczy zapadają w pamięć, bo naprawdę uwierzcie, że czytam wszystkie wasze komentarze, bardzo chętnie odpowiadam, nie bardzo chętnie wchodzę w konwersację, tylko zauważyłem jedną pewną tendencję, że nie wiem, czy to jest może kwestia wieku, może to jest kwestia, może nie tyle wieku, co po prostu pokolenia, że nie wiem, moje pokolenie trochę inaczej się zachowało, dzisiejsze pokolenie się trochę inaczej zachowują w tym samym wieku. Mianowicie pamiętam jak dziś, jak jeszcze byłem w Nowigradzie i przeszedłem obok jakiegoś, czy Velen to było, nie, a już walić to. Przeszedłem obok jakiegoś kowala i wyszedłem z ekwipunku kowala ze sprzedaży i powiedziałem, że szukam osełki, ale nie widzę. Zostałem zjechany, że jestem głupim kurwa chujem i że jestem popierdolony, bo w Wiedźminie trzecim nie ma przecież osełek. To, co widzicie w tym momencie, nad czym znajduje się napis użyj i przycisk A, to jest kurwa mać osełka. I o taką osełkę mi chodziło, bo takiej właśnie kurwa osełki szukałem, tak żeby po prostu wzmocnić miecz. Natomiast
Kwestii jeszcze no, ekwipunku, czego? Bo wcześniej faktycznie w Wiedźminie drugim, jeżeli się nie mylę, w dwójce to było, w dwójce były osełki. Nie pamiętam, czy były w jedynce, chyba też, ale mówię, nie pamiętam. W dwójce były osełki, które można było nosić przy sobie i ostrzyć nimi miecze, czy jakieś tam kamienie szlifierskie, znaczy to jest właściwie osełka, czy były jakieś tam inne takie rzeczy. I uwaga! Jakby... Co ma nasz kolega w ekwipunku? Co to za czarny trójkąt? Elfia osełka. Kurwa jego mać. Oczywiście to jest w tym momencie składnik rzemieślniczy, nie działa tak jak kiedyś działał, to jest potrzebny do po prostu stworzenia jakichś tam przedmiotów, może właśnie mieczy. Ale są osełki, które można kupić. Są też osełki, które stoją sobie odłogiem. Stoją sobie odłogiem i można z nich skorzystać, ulepszyć sobie miecz. Także są osełki. I tu nawet nie chodzi już o sełkę. I to nie, że jestem wkurzony z powodu po prostu tamtego jednego incydentu. Tylko po prostu myślcie czasem, co piszecie w komentarzach. Naprawdę. Albo nawet jak macie coś na myśli, co można by było zupełnie było inaczej ująć, to ujmujecie to czasem w taki sposób, jakby, nie wiem, jakbyście mnie o coś oskarżali, że jak ja mogłem coś takiego zrobić, że jak ja mogłem coś takiego pomyśleć, coś takiego powiedzieć, że jak mogłem dokonać takiego wyboru, wam się to nie podoba. Ludzie, myślcie czasem, myślcie, naprawdę, jak coś piszecie, myślcie, co zrozumie i co poczuje osoba, do której swojego słowa kierujecie. No to jest taki tutaj edukacyjny hanta, no ale no naprawdę, ludzie, zastanówcie się czasem. No, tyle, trzymajcie się, cześć.